Instytut Metali Nieżelaznych od 60 lat współtworzy przemysł metali nieżelaznych w Polsce. Od samego początku uczestniczy w jego modernizacji i rozwoju. Jesteśmy instytutem o wyjątkowym znaczeniu ze względu na szeroki i kompleksowy charakter działalności. Prowadzimy badania w 14 zakładach badawczych w pełnym cyklu, od badań laboratoryjnych do badań w skali pilotowej i prototypowej, w zakresie wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, aluminium, cynku, ołowiu, srebra. W takich specjalnościach jak przeróbka rud i innych surowców mineralnych, pirometalurgia, hydrometalurgia, przerób złomów i odpadów, ochrona środowiska, chemia analityczna, przetwórstwo metali, inżynieria materiałowa, nowe materiały, chemiczne źródła prądu. Rok bieżący jest rokiem 60-lecia jubileuszu naszego Instytutu, który powstał na potrzeby rozwijającego się przemysłu metali nieżelaznych. Realizujemy cały czas to, co się wiąże bezpośrednio z nowymi technologiami, nowymi produktami. Realizujemy to w sposób efektywny, czego wyrazem może być wskaźnik efektywności badań, 2-3 złote efektów na złotówkę nakładów. Idąc z duchem czasu, nie zapominamy o naszej tradycji. Instytut Metali Nieżelaznych został utworzony w 1952 roku jako Centralny Ośrodek Badawczy Przemysłu Metali Nieżelaznych, pracujący także dla potrzeb innych branż przemysłowych, związanych z produkcją i zastosowaniami metali nieżelaznych. W 1959 roku włączono do Instytutu Oddział Metali Lekkich w Skawinie, a w 1974 roku utworzono Zakład Produkcji Doświadczalnej w Legnicy, działający obecnie jako Oddział Instytutu Metali Nieżelaznych. W roku 2007 do Instytutu zostało włączone Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu. Od 60 lat opracowujemy nowe technologie, optymalizujemy procesy przemysłowe, racjonalizujemy wykorzystanie surowców pierwotnych i wtórnych, ograniczając uciążliwości procesów produkcyjnych dla środowiska. Nasze prace znalazły zastosowanie w zakładach wzbogacania rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych, hutach metali nieżelaznych oraz zakładach przetwórstwa metali nieżelaznych.